czym jest minimalizm? Czy to jest minimalizm? A może to jest minimalizm? A może to jest minimalizm? Często mówiąc minimalistycznie, mamy na myśli elegancki, instagramowy styl, wysprzątane pokoje, pełne pasujących kolorystycznie form. Ale czy rzeczywiście to jest minimalizm? Zanim przejdziemy dalej, przypomnijmy sobie, co znaczy to estetyczne słówko. Mamy lata 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Artyści zaczynają w tym czasie podważać istniejące już trendy. Mowa o ekspresjach abstrakcyjnych jak u Pollocka oraz o modernizmie. Inni artyści mieli już dość przepychu kolorów, ekspresji, bogatych, zdobnych form oraz pokazywanie swojego własnego ego w pracach. Więc ci inni zbudowali nową narrację, którą nazwali minimalizmem. Opierała się ona na uproszczeniu formy oraz ograniczeniu ilości materiałów używanych do wykonania pracy. Wielu z nich zastosowało figury geometryczne, takie jak koła, kwadraty czy linie. Minimaliści stawiali na prostotę, czystość form oraz na rezygnację ze zdobień i dekoracji. Często używali także materiałów przemysłowych, takich jak metal czy tworzywa sztuczne, które były łatwe do obróbki i tworzenia powtarzalnych elementów. Nie stronili również od naturalnych materiałów, a wręcz wykorzystywania natury w swoich pracach. Pojęcie minimalizmu jako filozofii było dla artystów kwestią całkowicie indywidualną. Oto parę reprezentatywnych przykładów. Donald Judd. Dążenie i praca nie jest najważniejsze. Ukończone dzieło jest. Richard Serra. Popracuj nad swoją pracą. Nie pracuj z czyjejś pracy. Dan Flavin. O instalacji Diagonal May. Te układy świateł fluorescencyjnych, które artysta wyjaśnia. Jest tym, czym jest i nie jest niczym innym. Sol Levitt. Nie powinieneś być więźniem własnych pomysłów. Od tamtych czasów minimalizm znacznie ewoluował i zdobył większą popularność niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Od 2008 roku minimalizm zaczął podbijać serca coraz większej publiki w mainstreamie, a w 2010 roku zawitał do nas Instagram. Czemu tak namiętnie wspominam o Instagramie? Bo uważam, że miał on ogromny wpływ na to, jak ludzie postrzegają minimalizm. Cała instagramowa estetyka została wręcz intencjonalnie zbudowana wokół uporządkowanej przez minimalizm przestrzeni. Weźmy na przykład to zdjęcie i je na szybko przeanalizujmy. Forma kaloryfera jest uproszczona jednolicie z materiałem ściany. Kształt sofy jest podstawowy i praktyczny. Stoliki mogą równocześnie pełnić funkcję taboretu. Rzeczy są dopasowane kolorystycznie, żadna z nich nie odciąga uwagi od innej. Nie ma również elementów sugerujących lokalną kulturę i religię. Na przykład krzyża. Widzimy za to prostą instalację akcentującą czerń. Dobra, już mi zaschło w gardle. Igor, weź troszeczkę poprowadź. Wypisz, wymaluj. To jest minimalizm. I tu może mógłbym zakończyć, gdyby nie jeszcze jedno uwielbiane przez wszystkich odkrycie naszych czasów. Jakie? Łączenie marek z filozofią. Okazało się, że minimalizm można sprzedać jak wszystko inne. Na Netflixie możemy na przykład obejrzeć film pod tytułem Minimalizm, czas na mniej. Główni bohaterowie przedstawieni są jako biedni ludzie pochodzący z dysfunkcyjnych rodzin. I oto hasła, które myślę, że najlepiej pokażą nam narrację tego filmu. Jak byliśmy biedni, braliśmy wszystko jak leci. Miałem markowe ciuchy, drogie auta, wielkie domy, a w nich więcej łazienek niż ludzi. Korporacje i rządza zysków dążą do uzależnienia ludzi od rzeczy. Ludzie nie mają wyboru. Zaraziliśmy się klamotozą. Zbieractwo zabiera nam wszystkie ważne aspekty życia. Więc przychodzi nasz bohater. Minimalizm. To sposób na pozbycie się rzeczy, by zrobić miejsce na to, co ważne i niekoniecznie materialne. Jak sami słyszycie, te hasła są bardzo jednostronne, tylko że film posiada same takie jednostronne hasła. Ale to bardzo dobrze pokazuje problemy ludzi zapatrzonych w falę tego trendu. Bo mamy problem i nowoczesne rozwiązanie. A co wiemy o nowoczesnych rozwiązaniach? Nowoczesne rozwiązania lubią duże firmy. A duże firmy bardzo lubią, jak wy bardzo lubicie utożsamiać się z ich wizerunkiem. Weźmy sobie na przykład jakąś modną kawiarnię, albo sklep z ubraniami, Airbnb, restauracje, zakłady odnowy biologicznej
Finanse? Okej, oczywiście to jest tylko trend i nie można się zbytnio tego czepiać, że niektórzy chcą po prostu się w niego wpasować. Na YouTubie znalazłem filmiki co najmniej paru ludzi, którzy wcześniej byli bardzo ślepo zapatrzeni w ten trend zostania minimalistami. I teraz, po paru latach bycia w środku tego wiru minimalizmu, tłumaczą, jakie były tego główne wady i czemu zrezygnowali. Nie twierdzę, że minimalizm jest zły, ale stoi w pewnej kontrze do tego, jak funkcjonuje teraz cały świat. A cały świat opiera się na tym, że ludzie kupują rzeczy. Więc jakie jest rozwiązanie takiej brutalnej rzeczywistości? Zachować umiar. Wyciągać wnioski i przekładać pozytywne aspekty filozofii, jaką jest minimalizm, na swoje codzienne życie. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć wam, czym jest minimalizm.